MTV 24, Małgorzata Kareńska i Emilian Kamiński. Bardzo mi miło. Panie Emilianie, ostatnio 2 lata temu rozmawialiśmy o teatrze. Tak. Jaka jest w tej chwili sytuacja w nim? Sytuacja jest bardzo dobra. Teatr pracuje pełną parą, że tak powiem. Zaczęliśmy teraz nowy sezon. Także to już jest 8 sezon. W związku z tym to moje dziecko już ma 8 lat, czyli poszło do szkoły. Także to jest bardzo ważne. Uczy się pilnie, tak? Sprawia trochę trudności wychowawczych, ale idzie dobrze. Jak pani pewnie wie z mediów, państwo może wiecie, miałem ogromne kłopoty z tak zwanymi czyścicielami. Zresztą ta afera, która teraz jest w Warszawie, w jakiś sposób myśmy wtedy media zapoczątkowały, wtedy mówiąc o naszej sprawie, te nieuczciwe przejmowanie kamienic, prawda, myśmy byli też w takiej sytuacji, ale udało się tę grupę, która nas nękała, odgonić. To jest bardzo ważne. Prawo zaczęło działać. Sprawy sądowe zaczęły mieć odpowiednią energię. Także teraz jest sytuacja spokojna. Muszę też państwa zawiadomić, że moim opiekunem, mecenasem platynowym stał się PKN Orlen. To jest bardzo ważne dla nas. Mieliśmy już PZU, a teraz jeszcze PKN Orlen. W związku z tym mam nadzieję, że sytuacja materialna też się poprawi, bo to w wypadku teatru prywatnego, jaki prowadzę, jest zawsze bardzo duży kłopot, jak to utrzymać, jeżeli się nie ma dotacji. Muszę pani powiedzieć, że to jest ogromny problem. Też będąc tu na tym forum, patrzę na takie sprawy ekonomiczne, prawda, biznesowe. Trochę mi szkoda, że mało tutaj jest kultury. Nie widzę tematów dotyczących kultury. Mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że ten temat też będzie jakoś podkreślony, bo wydaje mi się, że kultura jest rzeczą bardzo istotną, drodzy państwo, dlatego że ona stanowi o jakości po prostu narodu. Właśnie kultura to jest coś takiego, no bo pieniądze, prawda, są na całym świecie, takie czy inne, przedsiębiorstwa i tak dalej. Natomiast kultura to jest coś, co wyróżnia nas, prawda? To jest coś, co jest specyficzne dla nas, począwszy od języka, poprzez naszą tradycję, to, co jest zapisane w historii i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że kiedyś będzie takie forum ekonomiczne, gdzie kultura będzie jednym z takich ważnych tematów. Jeżeli chodzi jeszcze o kamienice, mamy niedługo premierę bardzo ważnej sztuki. To jest sztuka o dopalaczach. Mamy jedną sztukę pod tytułem My dzieci z dworca zoo o narkomanii, która jest sztuką bardzo misyjną taką, sztuką, która wspaniale jest odbierana. To jest dosyć, jak sam temat, dosyć rzecz, jakby to ładnie powiedzieć, bolesna. Natomiast bardzo potrzebna. I teraz w obliczu tego, co się dzieje z dopalaczami, tej tragedii jakiejś w ogóle, gdzie my rodzice i wychowawcy i dorośli, wszyscy ludzie patrzą na to ze zgrozą, no wydaje mi się, że trzeba na ten temat ostro powiedzieć poprzez teatr. No i coś takiego właśnie robimy. Potem już są takie sztuki lżejsze, takie bardziej komediowe. Premiera następna będzie już na początku stycznia gdzieś. Jeszcze jakieś mniejsze sztuki. Mamy 3 sceny, 2 małe, 1 dużą. Także dużo się dzieje. Dużo się w teatrze dzieje. Oczywiście mamy, jak państwo będziecie w Warszawie, koniecznie trzeba do kamienicy się wybrać, bo mamy też piękną rzecz, mianowicie miniaturę starej Warszawy. To jest 30 metrów kwadratowych takiego ścisłego śródmieścia Warszawy. Rzecz, której nie można nie zobaczyć, bo naprawdę jest coś pięknego. Ludzie czasem z zachwytu to aż krzyczą. Tak to jest piękne. Widać, jaka Warszawa przed wojną była piękna, jakie to było piękne miasto. Zresztą była nazywana Paryżem Północy. W tej chwili też oczywiście jest fajna, ładna, ale warto też pamiętać o tamtych czasach niewątpliwej świetności Warszawy. Czy pamięta pan swój sceniczny debiut? Oj tak, ja miałem dużo debiutów. Mój sceniczny debiut, droga pani, był, kiedy miałem 3 lata i w pociągu
elektrycznym Józefów Warszawa śpiewałem piosenki, które zapoznałem w radio po prostu. I podobno śpiewałem całe piosenki czysto, z tańcami, że ludzie po prostu, cały pociąg rechotał i był zadowolony. Gdyby mama wtedy troszkę była taka, jak to mówią, bardziej biznesowo nastawiona, to powinna wziąć czapkę i byśmy nie mieli trudności finansowych. No, także to był mój debiut sceniczny, można powiedzieć, w pociągu elektrycznym. A jako dorosły, droga pani, to pamiętam, no to w szkole teatralnej dyplomy, a potem pierwszy dzień wolności w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli. To był niewątpliwy mój taki debiut, potem w Narodowym. Jeszcze D'Artagnana grałem w Operetce Warszawskiej. Miałem bardzo dużo takich i monodramów swoich takich. Także byłem w wielu teatrach, także tych debiutów, tych spektakli było bardzo, bardzo dużo. Byłem zawsze aktywnym aktorem, zresztą jestem do tej pory. Aktorstwo zawsze było pana marzeniem? Nie. Moim marzeniem było zostać lekarzem. Ja chciałem być lekarzem i uważam, że byłbym bardzo dobrym internistą. Wie pani, mam chyba w tym kierunku smykałe, jak to dawniej się mówiło. Stwierdziło to już wielu lekarzy, z którymi rozmawiałem, którzy powiedzieli, że rzeczywiście byś się do tego nadawał. Ale w technikum ekonomicznym nie miałem biologii, w związku z tym moje marzenie bycia lekarzem nie miało szans. Także tak się stało, ale uważam, że to, co sobie wybrałem, bo ja sobie sam wybrałem ten mój zawód, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. To jest zawód, z którym można się identyfikować, który można polubić. A jeszcze jestem człowiekiem, który ma takie, wie pani, jakbym to ładnie nazwał, takie, wiem, że to słowo jest krzywe, takie patriotyczne zamiłowanie. Ja bardzo, bardzo szanuję mój kraj, bardzo szanuję moje miasto, szanuję moich rodaków. W związku z tym ten zawód mi też pozwala to robić po prostu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w stanie wojennym, miałem zaszczyt znać księdza i wielokrotnie z nim rozmawiać, byliśmy kolegami. Robiłem taki teatr domowy, niezależny taki, i ksiądz Popiełuszko, ksiądz Jerzy był naszym takim opiekunem, kapelanem troszkę. I wielokrotnie rozmawialiśmy, to były ciężkie czasy stanu wojennego, przypominam. Kiedyś powiedział, wiesz Emilian, rozumiem, że masz różne rozterki, bo rozmawialiśmy, że jest ciężko, że tak, że jestem młody, a tu nie ma żadnych szans i tak dalej, i tak dalej. To, co czasem młodzi ludzie mówią i teraz. On mi powiedział, wiesz co, służ ludziom. Słucham? Służ ludziom. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Służ ludziom po prostu. I mój teatr, moja kamienica służy ludziom po prostu. Moja skromna osoba służy ludziom. Zauważyłem, że wszystko, co robię, podporządkowuje ludziom. Czyli jak będzie to przyjęte. Nawet jak teraz mówię, to moje słowa są ciągle w mojej głowie kształtowane, co z mojej skromnej osoby, państwo, którzy mnie słuchają, co ode mnie dostaniecie. Dziś miałem w Krynicy tutaj, w takiej szkole, dla małych dzieci taki program, właśnie tak to PKN Orlen wymyślił, jak tu już jestem, że miałem śpiewać piosenki patriotyczne dla małych dzieci w szkole podstawowej. No rzecz po prostu, wie pani, ogromnie trudna, bo to są małe dzieci. One są z komputera, one są z gier, one są z przerwy, one są z energii. Jak to zrobić? Udało się. Mówię pani, udało się. Służyłem tym dzieciom, służyłem i starałem się im powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że tu żyją. Bardzo ważne, żeby tutaj szukały sobie miejsca, żeby nie, i to wielu moim rodakom powtarzam, nie wyjeżdżajcie stąd. Trzeba po prostu, tak jak mi wtedy ksiądz Jerzy powiedział, trzeba ludziom służyć. Jak się to pojmie, to jakoś tak jest łatwiej. Więc moja kamienica ludziom służy i do niej serdecznie państwa zapraszam. Czy łatwo, czy trudno pracuje się z żoną Justyną Sieńczyło? Proszę pani, z żoną pracuje się niełatwo. Niełatwo. Niełatwo się pracuje z żoną, natomiast współpracujemy ze sobą. Moja żona ma temperament na scenie i nie tylko na scenie, w związku z czym jak
a jest znakomitą aktorką i jak się na coś uprze, to ja się z nią trochę, powiedzmy, spieram, ale niestety muszę przyznać, że bardzo często ma rację. Także efekt tej pracy jest, no, powiedziałbym, zaskakująco dobry. Także ja nie boję się konfliktów scenicznych, bo często trafiam na aktorów, którzy bardzo walczą o swoją rolę. Ja to szanuję, wie pani, dlatego że wtedy, no inaczej, reżyser nie może być nieomylny. Musi zakładać, że ktoś to akurat czuje lepiej i musi być elastyczny. W związku z tym wtedy to jest najlepsza praca. Wtedy jest najlepsza praca, są najlepsze efekty, kiedy rzecz rodzi się w takim niepokoju, nazwijmy go artystycznym. To wtedy jest w porządku. Także z żoną się pracuje, podsumowując, dość namiętnie. Czy dzieci pójdą w ślady rodziców? Starszy chłopiec nie chce być aktorem, natomiast interesuje go bardzo administrowanie, prawda? Czy on jest bliżej tego. Natomiast młodszy Cyprianek, on ma taką smykałę w kierunku aktorstwa i on się cały czas jakoś tam z tym utożsamia. Także być może, że to tak będzie. Moim marzeniem jest w ogóle, że jak ja będę stary dziad, już nie będę miał siły, a jeszcze może głowa będzie pracowała, to żeby właśnie chłopcy prowadzili ten teatr, żeby oni to przejęli. Tak zwany interes rodzinny, to mi bardzo odpowiada. Czy aktorstwo z pana czasów, kiedy pan zaczynał, różni się od obecnego? W bardzo dużym stopniu się różni. Obecne aktorstwo, z całym szacunkiem dla wielu kolegów młodych, którzy weszli do tego zawodu, jest bardzo mało rzemiosła. Aktorstwo to jest normalne rzemiosło, którego się trzeba nauczyć i które trzeba ćwiczyć i przestrzegać. Podstawowym problemem dzisiejszego aktorstwa jest przekazywanie informacji, a nie energii. Przekazuje się informacje. Dam państwu przykład. Tak tu siedzimy, wie pani, ja tak dopiero zabiłem psa, a słoń, którego w zoo spotkałem, miał taką ranę przez brzuch. W sumie to nienawidzę tego wszystkiego, co robię. Z drugiej strony kocham też to wszystko, co robię i tak w ogóle... Mamy bardzo często do czynienia z takim opisywaniem jakiegoś stanu bez żadnej emocji. Coś okropnego. Takie się zrobiło aktorstwo. Ja na to patrzeć nie mogę i ja się buntuję. Ja się buntuję, jak przychodzą do mnie tacy aktorzy, to ja ich stawiam i mówię: zobacz. O, jakie fajne pismo. Widzi pani różnicę? Ekspresja, energia. Widz, który zapłacił za bilet, ma dostać energię. Ma dostać coś, co go zainteresuje, a nie będzie się kręcił i wyjdzie z teatru, powie, ale nudy były. Coś opowiadali sobie, no nie, widz chce energii. A dzisiejsze właśnie, dzisiejsze szkoły aktorskie nie uczą energii, nie uczą dobrego rzemiosła i to jest dla mnie ból. Potem mówię, przychodzą aktorzy, których muszę uczyć na scenie energii, dobrego zachowywania się, takiego, jakiego mnie nauczyli moi majstrowie. Łomnicki, Hanuszkiewicz, Łapicki, Bardini, Mrozowska, Zapasiewicz, Świderski, Warmiński. No, będziemy tu mnożyć nazwiska wspaniałych ludzi teatru, w ogóle sztuki i filmu, wielu filmowych, świetnych reżyserów, którzy po prostu pokazywali coś zupełnie innego. No, także ja jestem za teatrem, który i aktorstwem, które jest rzemieślnicze, które jest po prostu naprawdę energetyczne, które porywa widza, które powoduje, że widz się tym, co na scenie jest, czy przed kamerą, bardzo interesuje. I to się sprawdza, to się sprawdza. Nie sprawdza się takie peplanie. W takim razie zapraszamy na kolejną premierę, tak? Tak, zapraszam przede wszystkim, proszę państwa, będziecie w Warszawie, proszę przyjechać do kamienicy. Przed moim teatrem stoi stary warszawski tramwaj, mój tramwaj, on ma 84 lata i on zaprasza do teatru, a jak już państwo wyjdziecie, to nie będziecie żałować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.